I tak, hej Kasiemka, witam serdecznie. Dzisiaj moi kochani, sprzedaż aluminium poprzez stronę Metaleo. Patrzcie, tutaj same aluminium, różne rzeczy, różne różności. Tak, i co tu mamy moi kochani? Tak, pojedzie pociąg, a więc pozdrawiamy Artura Skaniewa, pozdrawiamy oczywiście pana Zielonkę. Trzymajcie się chłopaki. No i co, pociąg przejechał, a my tu, co my tu mamy? Tak, linkę aluminiową, całe takie duże pudło. Tutaj zmora złomiarzy, czyli drut aluminiowy, tak, wygląda jak miedziucha. To też taki drut, zobaczymy, to jako miks dam. To taką blachę aluminiową znalezioną na magnesie kiedyś, troszeczkę takich profil aluminiowych, aluminium mix, to wszystko dam do miksa. Jedno takie naczynie aluminiowe, to dostałem też w paczce widza, nie pamiętam już od którego, ale pozdrawiam Cię przyjacielu serdecznie. No i tak, troszeczkę odlewów. Kochani, te z tostera, te obudowy też są traktowane, to jest aluminium odlew. Duże takie odlewy, o tutaj takie aluminiowe odlewy znalezione kiedyś razem właśnie z Arturem Skaniewa, jak byliśmy na magnesie, na zwiadach, gdzieś tam na Iłownicy, tak z tego co pamiętam, tam właśnie na wale znalazłem. No i co, mam takie duże pudło i resztę dopcham właśnie puszkami aluminiowymi, także po raz pierwszy będę wysyłał puszki do Metaleo. No nic, moi kochani, ja Wam nie chcę też zabierać za dużo czasu. Przygotuję sobie moje ogromne pudło, zacznę to ważyć, spisywać i potem się widzimy na podsumowaniu i będziemy rozmawiać dalej, co tam dalej. A więc Flaming pakuje swoje aluminium i wysyłamy do Metaleo. No i tak, paczka spakowana, ogromna, a w niej niespełna 15 kg towaru. No niestety, tak jest urok aluminium, jakby to była miedziucha, to byśmy tej paczuchy nie ruszyli. Aluminium leciutkie, no ale nic. No i co, podsumowując, tak, udało mi się tam upchać puszki, moi kochani. Kilo 20 puszek, także 4,80 powinno wpaść. Aluminium linki było 6,60 kg, czyli tam 55 zł powinno wpaść. Aluminium mieszane było 4,10 kg, a więc 18,45 zł powinno za to wpaść. Za naczynia, no ten kawałek tego durszlaka, 180 gram, 99 groszy powinno wpaść, po cenie tam 5,50 za kilogram. No i odlewu było 2,97 kg, czyli 16,93 powinno wpaść. Tak na szybko licząc, no to tak, paczka waży 15 kg, zawartość warta 96 zł i 28 groszy, tak mi to wyszło, licząc szybko. No ale oczywiście co, no przechodzimy z tymi danymi, które sobie tutaj spisałem. Zaloguję się na stronę Metaleo, złożę zamówienie, no i wkrótce Wam pokażę podsumowanie, jak to tam wyszło. Tak więc paczuchę mamy spakowaną, no idziemy składać zamówienie na stronie Metaleo. No i tak, ja się zalogowałem na stronie Metaleo, wprowadziłem już dane do zamówienia, tak, stworzyłem nową przesyłkę. No i tak, linki aluminiowe było 6,60, a więc 6,60 tutaj dałem. Aluminium mieszane 4,10, no to wpisałem 4,10. Co tu jeszcze? Aluminium odlew 3 kg, to było 2,97, no ale mi zakrągliło do 3 kg. I puszki aluminiowe to było kilo 220 gram, no to kilo 200 gram dałem. No i co, nie chciałbym mieć to naczynie aluminiowe, ten durszlak, który tam ważył
180 gram. Dlatego zobaczymy, jak go tam zakwalifikują. I tak suma summarum wyszło właśnie z tego zlecenia, że co? Mamy 95 zł, 13 groszy za wszystko wyjdzie. Wysyłka DHL-em 0 zł, tak żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. I co, ja sobie zamawiam kuriera na poniedziałek, 19 lipca. Wydrukuję sobie dokumenty przewozowe. No i będziemy czekać, jak to wszystko będzie trwało, także obserwujcie. No i tak, w poniedziałek paczka odebrana przez kuriera, patrzy już 19 lipca i w środę 21 lipca już otrzymałem raport końcowy z tej paczki, także od poniedziałek kurier wziął, w środę już mamy raport. No i co my w tym raporcie mamy, tak? Jest całkowita waga przesyłki, była 16,90 kg. Jest nasza paczucha, szczegóły paczki, no to tak, tu zawsze jest zawartość, w tym przypadku linka aluminiowa. Ile oni zważyli, tak, na metalu, ilość deklarowana i cena. No i tutaj te linki aluminiowe widzieliście, no 6,6 kg, zadeklarowałem też tyle samo, czyli 54,78 groszy za tą linkę. No, także jest zdjęcie naszej linki. Aluminium mieszane zważyli 4,3 kg, ja tu deklarowałem 4,10, czyli tu 20 deko mniej zadeklarowałem, ale już wiem dlaczego. I co, bo tutaj do aluminium mieszanego właśnie doszedł ten nasz durszlak, to go tam wrzucili, zakwalifikowali, tak widzicie, tu też jest ta ala miedziucha, tak? To też właśnie poszło do aluminium mieszanego, te druty aluminiowe malowane na miedziany. Także tu wracając, on został zaznaczony 4,3, ja deklarowałem 4,10, także tutaj 19,35 za to wpadło. I co? Aluminium odlew, deklaracja była 3 kg było, także tu się nic nie zmieniło, 17,10. No i co? I puszki, nasze puszki aluminiowe, patrzcie, dotarły kilo 20 gram razy 4 zł, 4,80, super się zgadza. No i co? Co do puszek, to też często pytacie, czy je należy myć, czy co z nimi zrobić. No, jak są generalnie puszki czyste, czyli prosto po spożyciu, bez napoju, no to ich się nie myje, no chyba, że gdzieś tam je wykopiemy z ziemi zabrudzone, no to wiadomo, że trzeba oczyścić. Ale jedno, co zwróciłem uwagę, bo zrobiłem sobie już kiedyś taki test, że jak powiem, miałem cały wór puszek spakowany, świeżych, zważone idealnie 4 kg. No i ten wór tak gdzieś miesiąc czasu leżał na warsztacie i zważałem sobie z czystej ciekawości, no to już generalnie tam 3 puszki musiałem dołożyć, żeby zaś 4 kg było, czyli ta cała, mówiąc krótko, woda, resztki piwa, resztki napojów, które były, wyparowały. Także powiem tak, im świeższe puszki, tym należy je chyba jak najszybciej oddawać. No ale tutaj taka puenta. Jeżeli oczywiście puszki są mega zabrudzone, gdzieś tam wykopane właśnie z ziemi, z piachu, no to wiadomo, że należy je oczyścić. No i co? No i tak tyle tutaj z tymi puszkami. To jeszcze takie właśnie podsumowanie, czyli całkowite waga opakowania i wszystkie wagi składowe. Waga opakowania, deklarowana waga składowa, kwota do zapłaty 69,03 grosze, wysyłka była DHL-em, płatność na konto. No i czekamy na płatność na konto. No i tak, mamy wtorek, 27 lipca, 8.09 przyszła informacja, że moja przesyłka już jest rozliczona. Też patrzyłem przed chwilą na moje konto bankowe, wpłynęły właśnie pieniążki, ta właśnie kwota 96 zł i 3 grosze. Także generalnie 8 dni czekają tutaj na sfinalizowanie tego, także według mnie, tak więc w mojej ocenie, warto poczekać, tak jeszcze raz to powtarzam, przesyłka za darmo do 31 kg odbiera to DHL, także, bo często też o to pytacie. No i co, wracając do strony Metaleo, no ja oczywiście gorąco polecam to z tą strony, jestem zadowolony z obsługi tej firmy, zresztą tak jak wiecie, odesłali mój zaginiony nóż od Saracena. No i standardowo, moi kani, jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkowania w górę, jak nie, to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam.
do subskrypcji kanału Flaming Recycling. Zachęcam też do korzystania ze strony metalleo.pl. No i na poprzednie również ciekawe odcinki. No i co, hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.